sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Wiktor Świetlik. Tak, to ja. Dobry wieczór Państwu. Wieczorny Ekspres, a moim gościem będzie, pierwszym gościem, gdyż będziemy mieli gości dwóch i nawet książkę będziemy mieli, dużo różnych niespodzianek, ale najpierw przywitam pierwszego gościa. Pierwszym gościem będzie Marek Sawicki, marszałek senior, polityk i poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, przepraszam. Dzień dobry panie marszałku. Dzień dobry, jeszcze dzień dobry, choć już wieczór. No wieczór i taki dosyć, tak. Dosyć deszczowy, stąd się troszkę spóźniamy, bo ślisko na drogach. Drodzy Państwo, a my a propos różnych poślizgów, niebezpiecznych sytuacji, mamy też w naszym programie pytanie do Państwa. Niedawno w rozmowie z Antonim Dudkiem, także dla programu realizowanego przez Telewizję Super Ekspresu, dla Dudka w polityce, Dudka o polityce, znany prawnik Marek Chmaj zaproponował, by odwołać prezydenta Andrzeja Dudę w drodze referendum. Czy to się opozycji, tudzież dziś idącej do władzy opozycji uda? O to pytamy w naszej sądzie, w której możecie Państwo wziąć udział pod rejestrując się pod naszym materiałem. Panie marszałku, dzień dobry jeszcze raz. Czy się uda? Co pan sądzi o tym? Otóż ja znam dobrze profesora Chmaja, bardzo cenię jego dorobek, jego wiedzę. Natomiast a tą wypowiedź pan marszałek ceni? Myślę, że to jest wypowiedź daleko zbyt idąca. Natomiast ja jestem zwolennikiem i w tamtej kadencji złożyłem taki projekt i w tej chwili będę go powtarzał. Dnia referendalnego. Dnia referendalnego, który odbywałby się w pierwszą niedzielę września i wtedy moglibyśmy w tym dniu referendalnym rozstrzygać sprawy lokalne, ale także sprawy ogólnopolskie, czy nawet sprawy europejskie. I wtedy, ale oczywiście pytania nie będą układali politycy i posłowie, tylko pytania mają układać swego rodzaju obywatelskie grupy z ekspertami i tych spraw, których nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć w Sejmie, które są przedmiotem sporu, gdzie właśnie mamy do czynienia z sytuacją braku porozumienia pomiędzy organami państwa, które w Konstytucji zobowiązane są do współpracy na rzecz obywateli i Rzeczypospolitej, to tam, gdzie tego porozumienia brak, to właśnie takie sprawy ogólnopolskie i europejskie powinny być w tym dniu rozstrzygane. I wtedy w takim dniu rzeczywiście, jeśli takie pytanie by padło, że trzeba podjąć ten temat odwołania ewentualnie prezydenta, ale to wtedy także i posła, a nie tylko prezydenta. Więc tu pewnie w tej sprawie trzeba by i zmieniać także konstytucję i nad tym wszystkim trzeba się zastanowić. Ale żeby tego typu przedsięwzięcia mogły być realizowane, to wydaje mi się, że najpierw ustawa o referendum, o dniu referendalnym, ale równolegle rozpoczęcie prac nad zmianą konstytucji i mówiliśmy o tym już w poprzedniej kadencji przecież, czy tej mijającej kadencji już poprzedniej, tak dobrze mówię, że obecna konstytucja w wielu sprawach jest już wyczerpana i dobrze byłoby, żeby powołać w tej kadencji taką konstytuantę, gdzie będą właśnie i politycy, i eksperci, i także organizacje pozarządowe i żeby podyskutować, co w tej konstytucji już dzisiaj nie jest współczesne, co trzeba zmienić, jak konstytucja ma odpowiadać wyzwaniom XXI wieku, bo przypomnę, że tamta była uchwalona w 1997 roku. Więc tak i w następnej kadencji dobrze byłoby, żeby doprowadzić do zmian w konstytucji. No i co ustalimy w tym zakresie, to będziemy realizować. Panie marszałku, no ale no, na temat zmian w konstytucji i na temat wprowadzenia jakichś form referendum rozmawia się od dawna. Proponował to Paweł Kukiz, z jakiegoś rodzaju rozwiązania formalne. Spoglądamy na rozmaite wzorce, czasami jak wzorzec szwajcarski, ale tu mówimy o zupełnie innej rzeczy. Mówimy o odwołaniu głowy państwa. Wiadomo, że no w Stanach Zjednoczonych bywały takie precedensy wyjątkowe, tak? Jak to niemalże doprowadzono do impeachmentu Richarda Nixona. No, do tego potrzebne są bardzo ciężkie zarzuty. W tym przypadku wyglądałoby to jednoznacznie jak polityczna zemsta. Czy tego rodzaju spekulacje nie są tak naprawdę niewłaściwe? Wydaje mi się, że to jest kompletnie niepotrzebne w tej chwili. Tym bardziej, że mamy już tylko półtora roku do zakończenia kadencji urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy. Jakkolwiek miał swój udział w popełnianiu deliktów konstytucyjnych przez ostatnie 8 lat swojej
swojej prezydentury, to jednak mimo wszystko nie wydaje mi się, żeby to były wystarczające podstawy, żeby tego typu tezę postawić i żeby ewentualnie była ona przez dzisiaj większość parlamentarną rozważana. Nie sądzę, aby liderzy umawiających się partii akurat tę sprawę uważali za najważniejsze, ba, zwracam uwagę na to, że liderzy partii demokratycznych uczestniczyli w konsultacjach z panem prezydentem, kiedy ja miałem powierzaną funkcję marszałka seniora, także z panem prezydentem rozmawiałem i była to rozmowa dla mnie dość długa, bo w sensie normalnie przewidziana 20 minut, rozmawialiśmy około 40. Marszałek już właściwie wybrany, marszałek Szymon Hołownia, też był na rozmowie z panem prezydentem i ta rozmowa trwała 1,5 godziny. I oczywiście nie zdradzając treści tych rozmów, wnoszę, że pan prezydent Andrzej Duda jest zainteresowany jakąś formą współpracy i koabitacji z dzisiejszą większością parlamentarną i w związku z tym wydaje mi się, że raczej i zachowanie marszałka Hołowni i liderów dzisiejszej większości parlamentarnej po konsultacjach z panem prezydentem wskazuje na to, że tego typu wypowiedzi czy sugestie pana profesora Chmaja są nieuzasadnione. A jak wygląda w tym momencie ta współpraca faktycznie z prezydentem? Czy nie jest tak, że najlepiej z prezydentem współpracuje się po prostu panu, a także części Polskiego Stronnictwa Ludowego, albo nawet Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, które prezydent z lekka uwodzi, można by powiedzieć, a PSL wysyła sygnały, że my jesteśmy tej najbardziej, powiedzmy, elastyczną czy ugodową częścią koalicyjną, a z drugiej strony po tym, jak prezydent nie desygnował Donalda Tuska w pierwszej kolejności na premiera, to ze strony Koalicji Obywatelskiej czy dawnej Platformy Obywatelskiej, może także waszego też części środowiska, z którym współtworzycie trzecią drogę, już jest sygnał, że prezydenta bardzo ostro atakujemy, że to będzie taka koabitacja jak w czasach Lecha Kaczyńskiego. Otóż, panie redaktorze, nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną ocenić, jaka jest współpraca pana prezydenta z większością parlamentarną, bo ona dopiero się zaczyna, więc trudno po jednym geście, a więc po geście desygnowania Mateusza Morawieckiego uznać, że tej współpracy nie ma. Prezydent ma konstytucyjne prawo powoływać każdego, kogo chce na premiera. Mateusz Morawiecki z całymi jego wadami, no nie jest osobą przypadkową, bo gdyby powołał kogoś spoza parlamentu, gdyby powołał, powiedzmy, jakiegoś eksperta, moglibyśmy się zastanawiać, czemu to służy, a więc tu Mateusz Morawiecki zgodził się podjąć tę misję i ja rozumiem, z jakich powodów pan prezydent nie powołał od razu Donalda Tuska, tylko Mateusza Morawieckiego, bo pan prezydent jednak jest mocno związany ze swoim środowiskiem politycznym, z Prawem i Sprawiedliwością i dla elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, dziś przegranego Prawa i Sprawiedliwości, bo jest to wygrana, ale tak de facto porażka. Plusowa. Więc przy tej porażce wytłumaczenie elektoratowi Prawa i Sprawiedliwości, że pan prezydent Andrzej Duda tak szybko przechodzi do współpracy z nową większością parlamentarną i powołuje Donalda Tuska od razu na premiera, byłoby bardzo trudne. Dlatego pan prezydent w mojej ocenie wykorzystał pana Mateusza Morawieckiego do tego, żeby podjął się tej misji. I w mojej ocenie, gdyby Mateusz Morawiecki był bardziej racjonalny, to tę misję już by zakończył. Już by poinformował opinię publiczną, przede wszystkim najpierw pana prezydenta, że ta misja jest niemożliwa z racji na matematykę sejmową i w związku z tym nie będzie dalej tego ciągnął. Za chwilę jeszcze przejdziemy do tego, panie marszałku. Natomiast ja chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz związaną... A, i to jeszcze ta współpraca. Otóż, panie redaktorze, nie jest żadną tajemnicą, że i obywatele, i także już pan prezydent poczuli, że to ten dualizm polityczny, ten konflikt, który trwał od 2005 roku popisowy, ojczyźnie nie służy. Nie służy także budowaniu wspólnoty, że poziom podziału jest ogromny. I przecież ta koncepcja trzeciej drogi, to nasze hasło dość kłótni do przodu, to ta próba budowania tego porozumienia i odbudowy wspólnoty, bo przecież my się też zwracamy dzisiaj do elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, że nie będą wykluczeni, że my tu chcemy także tę współpracę podjąć. To jest być może ten sygnał taki polityczny, że pan prezydent uważa, że budowanie silnego centrum politycznego
w przyszłości, bez silnej pozycji Polskiego Stronnictwa Ludowego, trzeciej drogi Polski 2053 Szymona Hołowni, jest niemożliwe. I być może ten gest także w stosunku do mojej osoby jest tego wyrazem. Ale też jest druga bardzo ważna sprawa. Relacje między panem prezydentem a prezesem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Relacje, które są jeszcze z czasów studenckich, z czasów krakowskich, gdzie oni się znali, oni się w różnych konfiguracjach spotykali. Więc tutaj też zwracałem uwagę na to publicznie, że... To znana sprawa, że Krakusy się zawsze razem trzymają. No, więc, każdy, kto z nimi coś miał do czynienia, wie. Chociażby, pozdrawiam serdecznie widzów z Krakowa, tak, ale tak jest. Chociażby z tego względu, ale ponieważ jest ta cień zrozumienia i sympatii pomiędzy tymi dwoma politykami, to ja nawet publicznie mówiłem o tym, że Władysław Kosiniak-Kamysz powinien dzisiejszej większości parlamentarnej zaproponować taką rolę łącznika pomiędzy Donaldem Tuskiem, rządem, a panem prezydentem Andrzejem Dudą. I wydaje mi się, że to jest jakby naturalne. A panie marszałku, czy nie jest tak, że Donald Tusk nie będzie zainteresowany tą propozycją? Co więcej, że ze strony aparatu dawnej Platformy Obywatelskiej będzie gra, bym powiedział, do zupełnie innej bramki niż do tej koncyliacyjnej, o której wy mówicie, i po prostu dążenie do tego, żeby jak najbardziej nakręcić ten konflikt. I wyglądało to mniej więcej jak relacje Donalda Tuska z Lechem Kaczyńskim. Już raz to Donald Tusk ćwiczył, a z drugiej strony, że Andrzej Duda przez PiS będzie pchany w drugą stronę. Otóż, panie redaktorze, tamten spór prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i Donalda Tuska nikomu na dobre nie wyszedł. No, skończył się rozdzieleniem wizyt. Skończył się rozdzieleniem wizyt i też jasno trzeba sobie powiedzieć, że inicjatywa rozdzielenia nie pochodziła z rządu, a pochodziła z Pałacu Prezydenckiego. No, ale była, ale zostawmy to. Była poprzedzona wiadomo czym, no potworną Teraz mamy sytuację, w której nie sądzę, żeby premierowi Tuskowi nie zależało na tym, aby rząd sprawnie funkcjonował już w pierwszym okresie swojego rządzenia. I żeby stracić te półtora roku na to, aby lekceważyć pana prezydenta, czy w jakikolwiek sposób próbować różnymi sztuczkami prawnymi w Sejmie tą ścieżkę prezydencką omijać. Tego w niektórych sprawach być może to się da zrobić, ale w większości spraw ominąć pana prezydenta się nie da. W związku z tym trzeba utrzymać tę dobrą współpracę i w mojej ocenie i Donald Tusk, i dzisiejsza większość parlamentarna tą współpracą będzie zainteresowana. Oczywiście te zdania, które wypowiedział pan prezydent podczas expose w Sejmie, dotyczące twardego weta, przestrzegania konstytucji, ale jednocześnie przypomnienia większości parlamentarnej, że składała obietnice wyborcze i mimo weta będzie musiała je realizować, były niepotrzebne. Były niepotrzebne, bo w świetle wcześniejszych wypowiedzi i w świetle później kolejnych spotkań, chociażby z marszałkiem Hołownią, akurat ten tekst, ta treść, ta wypowiedziana przez pana prezydenta była zupełnie niepotrzebna. Ja mimo wszystko wierzę, bo jeszcze raz zwracam uwagę na to, że w Konstytucji mamy jasny zapis i to także będzie rozliczany z tego w historii pan prezydent Andrzej Duda. O współpracy organów państwa, o porozumieniu i współpracy, a nie o rywalizacji czy wzajemnym zwalczaniu się. To a propos propozycji współpracy, dzisiaj zapraszał państwa do niej premier Mateusz Morawiecki. Zobaczmy. Nasi wyborcy powiedzieli, nasi, mam na myśli wszyscy wyborcy w Polsce, powiedzieli ni mniej, ni więcej, tylko tyle. Nikt nie jest ostatecznym zwycięzcą. My mieliśmy największą liczbę głosów, drugą co do wielkości w liczbach absolutnych przez te ostatnie 34 lata. Ale potrzebujemy koalicjanta. Zapraszamy wszystkich koalicjantów. To nam powiedzieli wyborcy. Chcemy stabilnego, ponadpartyjnego rządu, a nie rządu zemsty, igrzysk, które szykuje lider opozycji. No, dostaliście panowie propozycje, jak rozumiem, to przede wszystkim do was. Więc panie redaktorze, po pierwsze, jeśli chce się z kimś rozmawiać, to się go nie zaprasza do rozmowy przez media.
tak doświadczony polityk jak Mateusz Morawiecki powinien to wiedzieć. Po już drugie, kiedyś Platforma z PiS-em rozmawiały przez media. W 2005 roku układali, do dzisiaj, układali koalicję popisową w 2005 roku. Do dzisiaj ponosimy krwawe konsekwencje jest, tego. Więc to jest jakby jedna rzecz. Druga to jest taka, że pan premier Mateusz Morawiecki zapomina o tym, że przez 8 lat, a szczególnie przez pierwsze 4 lata, jego środowisko polityczne wobec PSL-u zastosowało no, chwyt Nelsona taki, można powiedzieć, poniżej pasa. Bo po pierwsze, nie dostaliśmy wicemarszałka, po drugie, nie dostaliśmy członka Komisji do Spraw Służb Specjalnych i po trzecie, celem PiS-u w latach 2015-19 była likwidacja PSL-u jako bytu parlamentarnego. Przypomnę, że podebrali nam ostatecznie 2 posłów i z 16 w pewnym momencie klub PSL-u miał już tylko 14 posłów i w okresie między jednym a drugim posiedzeniem Sejmu już pani marszałek ogłosiła nas wtedy kołem. Ale panie marszałku, ci posłowie wybrali, wolni ludzie. Panie redaktorze, ale oni byli poddani określonej presji. Jakiej, to ja wiem, publicznie dzielił się tego, tym nie będę. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że kiedy zorientowali się, że nas się zniszczyć nie da, to już w drugiej kadencji już tej takiej walki z PSL-em i silnego zwalczania PSL-u nie było. A Polskie Stronnictwo Ludowe pokazało, że w sprawach ważnych dla Polski także potrafi odróżnić się od Koalicji Obywatelskiej, od Lewicy i zagłosować razem z Prawem i Sprawiedliwością. Być może dzisiaj z tego bierze się ta nadzieja premiera Mateusza Morawieckiego. Ale powiem tak. Pacta sunt servanda. Zostało porozumienie podpisane pomiędzy partiami czterema, które dzisiaj tworzą większość parlamentarną i daremny trud pana Mateusza Morawieckiego. I kiedy dzisiaj przemieszczając się po swoim okręgu wyborczym słuchałem różnych wypowiedzi radiowych, to tak sobie pomyślałem, że ja wierzę w to, że rzeczywiście Mateusz Morawiecki rozmawia z różnymi partiami na temat tworzenia rządu. Problem polega na tym tylko, że to są partie pozaparlamentarne. A więc one nie dają mu żadnych mandatów w Sejmie. Więc może stamtąd wyciągnąć ekspertów, bo w Polsce mamy chyba około 200 partii, więc jest z kim rozmawiać i pewnie to długo jeszcze zajmie, dużo czasu panu premierowi zajmie, zanim wszystkie partie, że tak powiem, skonsultuje. Tylko że eksperci tych partii, desygnowani do rządu Mateusza Morawieckiego, nie dają mu jednego. Może dają mu jakość, może dają mu możliwość stworzenia nawet niezłego rządu, ale nie dają mu głosu w Sejmie. A nie oszukujmy się, Mateusz Morawiecki nie stworzy tego rządu i nie zyska większości. Wszyscy to wiemy, my to jak więc tutaj się... Po co w tym trwa? No więc politycznie, czy nie jest to pokazanie, ja biorę odpowiedzialności za ten obóz, ja będę liderem gabinetu cieni, który już się tworzy, ma jakąś tam troszeczkę inną nazwę, tak? Ale wiadomo, że tak naprawdę to będzie gabinet cieni, który będzie dość ostro recenzował wasze rządy, tak jak wy będziecie dość ostro rozliczać rządy Prawa i Sprawiedliwości i równocześnie to ja jestem liderem tej formacji, która, uczciwie mówiąc, jeżeli chodzi o gospodarkę, ma spore sukcesy. Otóż łudzić się każdy może. Nadzieję może mieć każdy. Natomiast ja powiem panu, że trochę na polityce się znam. I ta misja, która została powierzona Mateuszowi Morawieckiemu, jest jego ostatnią misją stracieńczą. On ma być symbolem, synonimem PiS-u, który przegrał i któremu nie udało się stworzyć rządu. Czyli pana zdaniem wystawiono go? Moim zdaniem on się zgodził pomóc panu prezydentowi, żeby nie wystawił Donalda Tuska z własnego poręczenia, ale pan prezydent jasno powiedział, że jeśli w drugim kroku Sejm desygnuje Donalda Tuska, on automatycznie da mu powołanie do tworzenia rządu. Więc Mateusz Morawiecki powinien wyciągnąć z tego lekcję. I z tej farsy, w którą go wprowadzono Prawo i Sprawiedliwość, powinien jak najszybciej zrezygnować. Nie ciągnąć tego 4 tygodnie, bo de facto ma 4 tygodnie na to, żeby uzyskać wotum zaufania w Sejmie. Tylko zakończyć to już na pierwszym tygodniu i dziś nie apelować absolutnie do PSL-u, do Trzeciej Drogi, do Konfederacji, tylko powiedzieć, pójść do pana prezydenta, powiedzieć, tak, zastanawiałem się, myślałem, szukałem,
Nie mam żadnej pozytywnej odpowiedzi. Moja misja wyczerpała się. No, a z drugiej strony pokazuje swojemu elektoratowi, że robi wszystko, że jest w stanie zrobić nie, wszystko, panie redaktorze, że walczy do końca. Okłamuje swój elektorat, bo problem polega na tym, że tak jak pan zwrócił uwagę, pan premier wzywa środowiska parlamentarne, centrowe, czy nawet lewice, jak słyszałem, do porozumienia i budowania koalicji polskich spraw, ale jednocześnie do nikogo w tej sprawie się nie odzywa. No ale cóż to, jest... no, ale cóż to za kłamstwo? Jak ja wezwę teraz pana do spaceru w samych koszulach na deszczu, to pan się, to wiem, że pan się nie zgodzi, ale nie będzie to żadne kłamstwo. Nie, ale panie redaktorze, jeśli byśmy się umawiali na spacer, to na pewno nie przed kamerami. No tak, to... Więc to jakby rzecz normalna, wrócił pan w naszej rozmowie, przypomniał pan rok 2005. I ja wtedy powiedziałem, że nie po to Rokitę wystawiono na negocjacje i tworzenie rządu wobec kamer, żeby stworzyć rząd. Tylko po to, żeby stworzyć nową linię podziału. To był istotny moment na polskiej scenie politycznej, kiedy podział postkomuna, postsolidarność zamieniono na podział Polska Solidarna i Liberalna, ale już postsolidarnościowa. I dziś w mojej ocenie jesteśmy świadkami tego, że ta postsolidarnościowa Polska powoli odchodzi. Będzie nowa przebudowa sceny politycznej i w tej przebudowie z pewnością będzie uczestniczyło Polskie Stronnictwo Ludowe, będzie uczestniczyła Polska 2050, będzie uczestniczyło racjonalne centrum po to, żeby odbudować wspólnotę. Jeżeli chodzi o partnera, z którym rozmawiacie i rozmowy są zaawansowane, czyli Donalda Tuska, jakie właściwie resorty w tym momencie interesują przede wszystkim Polskie Stronnictwo Ludowe, nie licząc rolnictwa? Otóż panie redaktorze, ja powiem tak, jestem wolny od tego, nie uczestniczę w negocjacjach. Na drugi dzień powiedziałem, że zajmę się pracą parlamentarną, niech kto inny układa. Ale ja dziś mam od tego prezesa, mam wiceprezesów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oni w tych negocjacjach uczestniczą. A ja czytałem Ja panu powiem, że jeśli pan pyta już tak dokładnie o te resorty, to jadąc tutaj po drodze, słuchając innego radia, już słyszałem, jak przewodniczący klubu parlamentarnego PSL Trzecia Droga, Krzysztof Paszyk, powiedział, że tak, będziemy mieli cztery resorty. Przeczytałem w internecie, że w Onecie, że odradzał pan Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi Ministerstwo Obrony Narodowej. Ale także rolnictwo. No właśnie, dlaczego jeden i drugi? Dlatego rolnictwo odradzałem, bo ja... Odradzał pan prezesowi PSL-u resort rolnictwa. Tak, tak. Dlatego, że ja tym resortem zarządzałem prawie 7 lat. Żeby się nie narobił. Ja mam w tym duże doświadczenie i ja przejmowałem resort wcale w nie najgorszym stanie. Dziś resort rolnictwa jest w stanie rozkładu. Tam nie ma kadr. Mało tego, podstawowa agencja wspierająca Ministerstwo Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jest w rozsypce. Nie ma systemów informatycznych. Nam grozi po raz pierwszy niewykorzystanie środków unijnych i według mojej oceny będzie to może nawet 15 i więcej procent niewykorzystanych środków z ostatniej perspektywy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. No ale przez ostatnich 8 lat nie było z tym najgorzej chyba. No panie redaktorze, właśnie, że cały czas jest źle. Cały czas mamy sytuację, w której mamy duże zapóźnienia w wydawaniu środków inwestycyjnych dla rolników. Jeśli dzisiaj nie funkcjonuje system chociażby naboru na młodego rolnika, gdzie powinno być złożonych kilka tysięcy wniosków, a system przyjmuje 100 wniosków, to ja przypomnę, że kiedy ja odchodziłem w 2015 roku, to wniosków młodego rolnika przyjęto 23,5 tysiąca. W roku 2021 już było to tylko 10% z tamtego, a więc 2300. A w ostatnim naborze mamy około 100 wniosków, system przyjął i zablokował się. System informatyczny. Dlaczego przedłużano wnioski w zakresie składania o pomoc suszową? Dlatego, że system przyjmował co 10, co 15 wniosek. I system nie przyjmował wniosków. Więc niby pieniądze się przeznacza, a później nie ma się instrumentarium, które by to obsłużyło. I ktoś za to odpowiada. To jest jedna rzecz. I druga. Sytuacja na rynku rolnym dzisiaj w związku z włączeniem Ukrainy do Unii Europejskiej, bo ona jest na jednolitym rynku. Ona jest na jednakowych prawach jak nasi rolnicy, nie spełniając standardów i wymogów, które naszym rolnikom są stawiane. Czyli to jest zupełnie inna konkurencyjność, ale ma pełną otwartość na rynek unijny. I
Tego nie da się uporządkować w ciągu kilku miesięcy. Na to potrzeba, w mojej ocenie, co najmniej dwóch lat. No dobra, i wie pan, główne sprawy, jeśli dotyczące rolnictwa, rozgrywają się w Brukseli. I minister rolnictwa musi mieć krótkie łącze z premierem i ministrem do spraw europejskich. Jeśli minister rolnictwa będzie z mniejszego ugrupowania politycznego, a premierem będzie Donald Tusk, to gwarantuję panu, że jego pozycja nie będzie taka, jaka byłaby wtedy, kiedy ministrem rolnictwa byłby ktoś z Koalicji Obywatelskiej. A. Ale jest takie przekonanie w Polskim Stronnictwie Ludowym i wśród mieszkańców wsi, że nawet jeśli byliśmy 8 lat w opozycji, to kiedy byłem na spotkaniach z wyborcami, to jak pytali o sprawy rolne i mówiłem im, że dzisiaj za sprawy rolne kto inny odpowiada, to wyborcy PiS-u nawet tłumaczyli, nie, za sprawy rolne zawsze odpowiada PSL. No więc stąd ten strach być może i dlatego ten resort wzięto. W takim razie i tak możecie wziąć ten resort, ale panie marszałku, ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Pan mówi Kosiniakowi, Kamyszowi, Władek, nie bierz tego rolnictwa, tego MON-u, bo to ciężkie resorty, chaos, wojna na Ukrainie jeszcze i to wszystko się komplikuje. To trochę jakby pan doradzał ośrodki wypoczynkowe. Nie, tam jest zepsute i tak dalej, nie bierz tych trudnych. Nie, panie redaktorze. Mówię to z troską o rolnictwo, bo jeszcze raz podkreślam, skoro 85-90% spraw rozstrzyga się w Brukseli, to ministrem rolnictwa powinien być ktoś, kto ma bezpośrednie, codzienne łącze z premierem i ministrem do spraw europejskich. Dobrze byłoby, żeby również z ministrem finansów. I jeśli ta czwórka będzie ze sobą ściśle współpracowała, to mamy kwestie rolnictwa zabezpieczone. Natomiast jeśli nie będzie tego porozumienia, to będzie bardzo trudno, co znaczy niemożliwe. I dlatego, jeśli będą ministrowie rolnictwa chcieli, żeby im podpowiedzieć, gdzie co zrobić, to ja jestem gotowy. Ja tak oczywiście będę współpracował, bo po to mnie wyborcy wybrali, żebym ten mandat wypełniał nie tylko w Sejmie, ale również pomagał tym, którzy biorą odpowiedzialność za władzę wykonawczą. I kwestia MON-u. Kwestia MON-u, gdzie ja uważam, że od lat w Polsce popełniamy ogromny błąd. My szukamy zbrojenia w Stanach Zjednoczonych, my szukamy zbrojenia w Korei, tak jak wcześniej kupowaliśmy w Stanach Zjednoczonych Boeingi, F-16, teraz F-35, a mamy wcale nie gorszy sprzęt europejski, wojskowy i zamiast robić kontrakty w Europie i razem z Europą również wytwarzać podzespoły i części do tych wszystkich, że tak powiem, urządzeń wojskowych, to my wydajemy czystą gotówkę za ocean, a tu z tego niewiele zostanie. Mało tego, dzisiaj trzeba przejrzeć, na ile systemy, które zamówił minister Błaszczak, będą ze sobą współdziałały, na ile da się je zgrać i dalej jak to serwisować. Ale nie bo, ma... jeśli ściągamy 4 różne systemy uzbrojenia, to serwis nie będzie tutaj realizowany w Polsce. A gdzie to wozić? Gdzie to serwisować? W Unii Europejskiej nie ma produkowanego, z całym szacunkiem nawet dla Gripena, który jest w Szwecji zresztą, myśliwca na miarę F-16. Nie ma systemu na miarę patriotów. Uzgadniali. Patrioty, no to można kupić, ale panie redaktorze, czy armatochaubice, czy czołgi? I czołgi, i armatochaubice w Europie. Polska armatochaubica wcale nie jest gorsza od koreańskiej i można było tylko rozwinąć jej produkcję. Ale nie nadążaliśmy z jej produkcją, w związku z czym kupiliśmy też częściowo technologię. Kupując armatochaubicę, kupiliśmy też częściowo technologię od koreańskiej. Panie redaktorze, więc przemysł zbrojeniowy europejski jest naprawdę dobrze rozwinięty. I teraz, jeśli my zwiększamy swoje zamówienia, to nasi partnerzy te zaraz by zwiększali zamówienia u nas, a nawzajem możemy, mając zakłady zbrojeniowe i my, i Francuzi, i Niemcy, i wspomnieni chociażby Szwedzi, możemy to w kooperacji razem robić i rozwijać. I inwestować we własny przemysł zbrojeniowy, bo same zakupy, gdzie nie wiemy, czy są offsety, czy ich nie ma, kiedy ten serwis do Polski zostanie dostarczony i czy będziemy mogli go wykonywać, czy nie będziemy mogli go wykonywać, to wszystko trzeba sprawdzić. Powiem szczerze, panie marszałku, że ja to tak myślę, że jak pizzę, to lepiej kupować u Włochów, a broń to jednak u Amerykanów, bo jest bardziej sprawdzona, tak mi się wydaje. To jest pana przekonanie. Gdybyśmy tak myśleli, to byśmy, panie redaktorze, kupowali kukurydzę na Ukrainie, a wieprzowinę w Holandii. No to w Meksyku kukurydzę musieliśmy kupować.
kupować. Bo tam jest tańsza i rzekomo bardziej nasłoneczniona. Z jednym się zgadzam, na pewno najlepiej produkować własną. Więc ta produkcja powinna być tu w Europie. My tworzymy jednolity rynek europejski, my chcemy, żebyśmy w Europie płacili podatki, a więc Europejczycy muszą zarabiać także na produkcji zbrojeniowej. Więcej zarabiać na produkcji zbrojeniowej. Ale oczywiście Amerykanie nam są potrzebni z innych względów. To jest strategiczny partner obronny w sojuszu. A więc właśnie, a czy i te państwa europejskie pod kątem produkcji zarówno zbrojeniowej, jak i rolnej, jak i każdej innej ze sobą też konkurują, prawda, panie marszałku? Ale i współpracują. I właśnie powinniśmy bardziej postawić na kwestię współpracy, a nie konkurencji. Dziękuję bardzo serdecznie za tą rozmowę. Moim gościem był Marek Sawicki, marszałek senior, a także polityk i poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A za chwilkę, szanowni państwo, dołączy do nas Andrzej Anusz, politolog, i będziemy rozmawiali o różnych ciekawych aspektach otaczającej nas rzeczywistości, temperaturze debaty publicznej, różnych pomysłach na to, co zrobić ze świętem 11 listopada, niektórych bardzo kuriozalnych. No a także jeszcze pewnie powrócimy do tematu pomysłu na odwoływanie prezydenta. Także zostańcie państwo, już wkrótce kolejna rozmowa. Sami takich standardów nie wprowadzaliście w czasie, kiedy rządziliście. Nie było i w mojej ocenie... Z opozycji, panie pośle, nie, bo to ale nie było z nominacji, tylko inny, było... Inny podręcznik do historii politycznej Polski czytaliśmy. Nie było z nominacji. Nie było z nominacji. Było byli zgłoszeni, byli przegłosowani. No tylko i właśnie. Tyle chcieliśmy. I demokracja, tego nie demokracja PiS-u wygląda tak, że prezes mówi, kto ma być, i reszta posłów głosuje tak, jak chce prezes. No tak, to są standardy demokracji zgodne z zasadami Prawa i Sprawiedliwości. Zasady demokracji ze strony demokratycznej są takie, że kandydat musi uzyskać większość, ponieważ marszałek i wicemarszałkowie są reprezentantami całego parlamentu, całego Sejmu i całego Senatu, wszystkich posłów który i wszystkich senatorów. Który marszałek będzie reprezentował PiS? Panie... Który? No, niech taki, który uzyska, wymaganą ilość głosów. Drodzy państwo, tylko nie naraz, taki, bo nikt nie zauważył. Który uzyska wymaganą ilość głosów. Którego wy wskażecie. W mojej ocenie to bardzo dobra zmiana, ponieważ w przyszłości może być tak, że marszałkowie, którzy są niemili, nieuprzejmi, nie trzymają standardów demokratycznych, łamią regulamin Sejmu, nie będą uzyskiwali większości. Tylko Sejm będzie zarządzany przez ludzi o wysokiej kulturze, o doświadczeniu parlamentarnym i Szymon Hołownia ma ogromne doświadczenie parlamentarne. To trafił pan sedno, panie pośle. I już wracamy. Moim kolejnym gościem jest Andrzej Anusz, politolog Instytutu Piłsudskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie doktorze, pojawił się niedawno bardzo kontrowersyjny pomysł, w tym studio zresztą znanego prawnika, by odwołać w drodze referendum prezydenta Andrzeja Dudę. Pytałem już o to przed chwilą marszałka Marka Sawickiego, ale wydaje się, że ten temat jest na tyle ciekawy, że zapytam i politologa. Co pan sądzi o tym? Znaczy, to ja to odbieram jako formę nacisku na prezydenta Andrzeja Dudę. Oczywiście w kategoriach konstytucyjnych, w konstytucji nie ma takiej przewidzianej możliwości, żeby w drodze referendum odwołać prezydenta. Tam jest oczywiście katalog kilku spraw, z jakich względów prezydent może pełnić, czy będzie skrócona kadencja, prawda, ale nie ma wprost zapisu, że można w drodze referendum odwołać prezydenta. Także ja to odbieram jako taką... Wiemy, że pan profesor Chmaj jest blisko związany z Koalicją Obywatelską. No właśnie. Nie ukrywa swoich jakby takich relacji dobrych z przewodniczącym Donaldem Tuskiem. Ja to odebrałem w kategoriach takich bardziej politologicznych jako taką formę pewnego nacisku na prezydenta, próby takiego, nazwijmy to, zdyscyplinowania prezydenta. To znaczy, to jest tak, że jeśli pan prezydent będzie wobec tej tworzącej się w tej chwili koalicji, powiedzmy, bardzo taki twardy, będzie nazwijmy to kłopotliwy z ich punktu widzenia, no to my będziemy tego typu różne, nazwijmy to, pogróżki czy jakieś takie dziwne pomysły, które będą szły w kierunku właśnie albo skrócenia kadencji, albo utrudniania życia panu prezydentowi. Natomiast ja osobiście jako politolog,
analityk sceny politycznej, uważam, że ten pomysł jest niepoważny. To znaczy ja powiem tak, że ja go bardziej traktuję w kategoriach takiej publicystyki politycznej i jak profesor Chmaj, no, uznany prawnik, to z taką powagą powiedział, to powiem szczerze, no zapaliło mi się to trochę czerwone światełko, bo on wykroczył z funkcji, z pozycji prawnika, zamienił się w takiego, nawet bym powiedział, zagończyka politycznego. No właśnie, mi się ktoś przypomniał inny zupełnie niż profesor Marek Chmaj. Przypomniał mi się konflikt Donalda Tuska z Lechem Kaczyńskim i przypomniał mi się Janusz Palikot. Donald Tusk mówił, że chce rozmawiać z prezydentem albo no jakieś takie, generalnie rzecz biorąc, wygłaszał dość poważne oświadczenia, jeżeli chodzi o relacje z Pałacem Prezydenckim, a w tym czasie jego zastępca partyjny Janusz Palikot wychodził i mówił, że prezydent za dużo kupuje, że małpki się walają po Pałacu Prezydenckim, albo że trzeba prezydenta przebadać psychiatrycznie, albo że bracia bliźniacy to są bardziej spaczeni niż inni ludzie. Tak? I to mniej więcej tak funkcjonowało. Czy to oznacza, że zaczynają funkcjonować tacy ludzie jak profesor Chmaj, no w tym przypadku szkoda, że akurat profesor prawa, i inne osoby, które w ten sposób będą właśnie drażniły, można powiedzieć, zastępczo za Donalda Tuska, że to jest takie wbijanie kija. Znaczy rzeczywiście jest tak, że ja mam takie poczucie, to trochę podobne do pana redaktora, że takie pewne déjà vu mam. To znaczy, po pierwsze w tej chwili przygotowywany rząd przez Donalda Tuska, no generalnie większość polityków, którzy już byli w rządzie Donalda Tuska w takiej czy innej konstelacji. Prawda? Nie chcę teraz wymieniać nazwisk, ale praktycznie większość to są właśnie ci politycy, którzy byli. Także dokładnie to jest, można powiedzieć, przeżyjmy to jeszcze raz. I dokładnie w kategoriach tych relacji między prezydentem... Tylko ich poprzesuwano. Tak, tylko poprzesuwano, ale dokładnie... Jak w szachach jest tak, taka. Tak. No i powiedzmy 8 lat później, tak? Mhm. Natomiast wiadomo, że to nie... No ci sami, ale już nie tak samo grają, tak? Ale ci sami. Natomiast jeśli chodzi o te relacje między prezydentem a premierem i też jakby taką tą próbę takiej ułożenia tej nowej, nazwijmy to, równowagi politycznej, tej, prawda, z francuska, koabitacji między prezydentem z jednego obozu politycznego, który ma bardzo mocne wsparcie, prawda, największy klub parlamentarny, tak jest. To jest też związany z tego samego obozu politycznego i prezydent Andrzej Duda w ostatnim czasie bardzo daje jasno do zrozumienia, że on się czuje związany z tym obozem i to jest też, myślę, jasny przekaz polityczny dla tej tworzącej się koalicji wokół Donalda Tuska. Natomiast właśnie z drugiej strony mamy tą relację i ja myślę, że tutaj to jest ciekawe, dlatego że prezydent Andrzej Duda w czasie tej historii między i tych trudnych relacji między świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem jako premierem, no był ministrem u świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. On doskonale pamięta o tym, widział, jak to są trudne relacje i on widział dokładnie, że jak to te głosy były podzielone. To znaczy z jednej strony prawda, Donald Tusk, ten prawda, taki koncyliacyjny przychodził, a prawda, Janusz Palikot czy tam inni politycy z obozu prowokowali prezydenta. Radosław Sikorski sprawdzał taką rolę. No, pamiętamy, to było te słynne takie zdefiniowanie, że to trzeba tym prętem po tej klatce z małpami, prawda? I tam, że musimy znaleźć słabe punkty prezydenta, na które on będzie reagował nerwowo i wtedy nagle, prawda, ten zagończyk wyskoczy, naciśnie, zdenerwuje pana prezydenta i wtedy Tusk na tym tle będzie występował jako ten taki, prawda, poważny, że on chciał się porozumieć, no ale widzicie, pan prezydent się zdenerwował, nie wiadomo z jakiego powodu. Moim zdaniem tak na wprost ten scenariusz Andrzej Duda, prezydent ma pełną świadomość tego scenariusza, w związku z tym próba takiego rozgrywania go właśnie, że tutaj będzie ktoś występował co tydzień i mówił o nowym scenariuszu odwołania pana prezydenta albo skrócenia mu kadencji, a potem będzie oczywiście Donald Tusk, spodziewam się, za tydzień wystąpi i powie, profesor Chmaj to przesadził, oczywiście nie będziemy oczywiście odwoływać pana w drodze referendum, pana prezydenta, mamy nadzieję, że pan prezydent się z nami porozumie, jak to już powiedział, rura mu zmięknie. Czyli wszyscy gracze już trochę znają tą grę, ale ja bym chciał, żebyśmy spojrzeli na krótką wypowiedź na portalu X, jak się dzisiaj mówi na Twittera, jak się on formalnie nazywa, na krótką wypowiedź innej osoby, no identyfikowanej, jeżeli chodzi o sympatię, mocno ze światem Platformy Obywatelskiej, także prawnika, a także no można powiedzieć, że celebryty w mediach społecznościowych. Marcin Matczak, prawnik, no jednoznacznie kojarzony z Platformą Obywatelską, jeżeli chodzi o sympatię. Jak,
Jak pewnie wiecie, nie jestem wielkim fanem PAD. Był on współsprawcą w próbie konstytucyjnego zamachu stanu, bo nie można inaczej nazwać działań, które wraz z PiS podjął, by usunąć ze stanowisk urzędujących sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Uważam jednak, że za groźne i błędne prawnicze pomysły, by usunąć PAD ze stanowiska i tak dalej, i tak dalej. Tak? Czyli jak to jest? Czy to jest właśnie gra na dwóch fortepianach? Czy część ludzi tamtego świata widzi jednak, że to nie jest dobry kierunek i może stać się to złe dla samej Platformy Obywatelskiej? Znaczy profesor Matczak już od jakiegoś czasu sygnalizował i on miał taki głośny też artykuł w Gazecie Wyborczej. Tak. Który właśnie mówił, że o tym, że świat, nazwijmy to wartości PiSu i tych ludzi, którzy na PiS głosują, to trzeba z nim się porozumieć. Znaczy, to nie można tego świata odrzucić. Nawet jak ta, prawda, idąca do władzy opozycja stworzy rząd, to nie może być tak, że, prawda, pół społeczeństwa, które głosuje, umownie mówiąc, na Prawo i Sprawiedliwość, zostanie, nie wiem, wycięte, tylko trzeba jakby z empatią, trzeba postarać się jakby zrozumieć pewne wartości, pewne rzeczy, pewne emocje, które są w tej grupie. W związku z tym profesor Matczak już od jakiegoś czasu, ja widziałem ten taki z jego strony taką właśnie próbę pewnego zrozumienia, dialogu bym to nazwał, jakby, prawda, między tymi zwaśnionymi obozami. Także ten tweet odbieram dokładnie idący w tym kierunku, natomiast jeszcze odbieram w kierunku, że tutaj profesor Matczak wystąpił rzeczywiście w kategoriach bardziej profesora i dokładnie określił, że prawnie nie ma takiej możliwości, prawda? To znaczy tutaj bardziej ten tweet jest profesorski niż, nazwijmy to, tego zagończyka czy publicysty politycznego. No ale właśnie, z jednej strony mamy takie głosy jak profesora Matczaka, jest trochę tego rodzaju, pojawia się trochę tego rodzaju opinii w obszarze Platformy Obywatelskiej, tak, że trzeba tam wyjść do tego elektoratu, a z drugiej strony możemy przeczytać o Małpoludzie i Czeredzie, to jest już bardzo bliskie do podludzi, o świecie pisowskim, który trzeba właściwie skazywać tam, gdzie się tylko da, to profesor Sadurski z kolei, że należy używać prawa tam, gdzie się, na dobrą sprawę, to jest na granicy nawoływania do nadużycia prawnego, tak, bo do takiego ekstremalnego egzekwowania wszystkich narzędzi prawnych, żeby dopadać każdego, kto w jakikolwiek sposób mógł mieć związany z tym światem. Pojawia się dużo tego rodzaju głosów, wręcz nawołujących do wykluczenia całego, do wykluczenia także elektoratu pisowskiego, czy ewentualnie traktowania tych 7 ponad milionów Polaków jako jakichś ludzi głupszych, gorszych. I teraz który z tych kierunków pana zdaniem wygrywa? Czy ten właśnie taki, że dogadajmy się, musimy ich jakoś przekonać, zbudować nową jakość, czy taką, użyjmy wszystkich narzędzi, żeby po prostu zaorać to wrogie nam bydło? To znaczy, ja powiem tak, że to ci, którzy tak bardzo ostro idą w kierunku tego rozliczenia, nazwijmy to, PiSu i tego elektoratu PiSu. Zresztą dodam profesor Rzepliński, który nazywa rządy PiSu faszyzmem. Natomiast, znaczy tak, w moim przekonaniu jest brak wyciągnięcia podstawowych wniosków z samego wyniku wyborów. Co mam na myśli? Większość polskiego społeczeństwa, rekordowa frekwencja, bardzo dobrze, święto demokracji, ponad 74%. Jeśli popatrzymy na przekrój patrzenia i wartości tych ludzi, to są bardziej centroprawicowe wartości. Dlatego, że już dzisiaj widzimy, że nawet próba ze strony środowisk lewicowych przeprowadzenia liberalizacji ustawy antyaborcyjnej, czy jakichś dalej idących różnych światopoglądowych, ustrojowych zmian, widać, że już nawet na etapie takiej ogólnej umowy koalicyjnej została zablokowana. Dlaczego została zablokowana? Dlatego, że PSL czy Trzecia Droga Szymona Hołowni to są ugrupowania, które doskonale mają świadomość, jakich mają wyborców. A ci wyborcy w kategoriach świata wartości, pewnej empatii, wrażliwości pewnej społecznej, oni są bardzo podobni do wyborców Prawa i Sprawiedliwości. W dużym stopniu to są wyborcy, którzy jeszcze kilka miesięcy temu na przykład w sondażach deklarowali, że będą głosować na PiS, z jakichś tam powodów wrzucili kartkę na Trzecią Drogę, a są tacy, którzy głosowali na PSL kiedyś, jak głosowali na PiS. To jest bardzo podobne, można powiedzieć, zbiór ludzi. I teraz ich jest większość w Polsce. Ja wiem, że niektórym to się nie podoba, że niektórzy z tych wyników wyborów by utożsamiali, że powiedzmy ci wyborcy, prawda, którzy głosowali, jak to się mówi, prawda, młodzież czy młode kobiety, które bardzo dobrze poszły tak masowo, że te lewicowe wartości jakby dominują czy liberalne. Nie.
nie dominują. To znaczy świat wartości Polaków jest cały czas mimo wszystko, i te wyniki to wskazują, bardziej taki konserwatywny. I w związku z tym ci, którzy będą próbowali rozliczać, ci, którzy będą próbowali wykluczać tych ludzi z takiej debaty nawet publicznej, oni po prostu przegrają, dlatego że oni nadal są w mniejszości. Ale... Natomiast pytanie jest, kiedy, bo tutaj będzie też pytanie polityczne właśnie do PSL-u, czy do Szymona Hołowni, czy nawet do niektórych, myślę, polityków Platformy Obywatelskiej, na ile, kiedy oni nie wytrzymają, tak? To znaczy, będzie taki duży napór właśnie próba jakby odczłowieczania tych ludzi, właśnie zrobienia z nich tych małpoludzi i tak dalej, obrażania, że oni nie wytrzymają i oni będą musieli bardzo mocno zaprotestować. I ci, którzy to robią, muszą się naprawdę bardzo poważnie zastanowić, bo to się może przełożyć na zmianę polityczną. Może się przełożyć na zmianę polityczną, bo wiemy, że ta koalicja, która się tworzy, ona jest ideowo bardzo szeroka, od partii, prawda, Razem, lewicowej bardzo, można powiedzieć ultralewicowej w niektórych wymiarach, do konserwatystów z PSL-u, czyli ten spektrum polityczne, które w tej chwili ta koalicja tworzy, nigdy takiego, aż takiego szerokiego spektrum w polskiej polityce po 89 roku nie było. Raczej było centroprawo, centrolewo, a tutaj jest od skrajnej lewicy do de facto prawicy. Ale niektórzy chyba uważają, że to zwycięstwo pozwala na bardzo daleko idący i radykalny program. Nie wiem, czy pan zna tą wypowiedź, zobaczmy. Na początek zniosłabym święto niepodległości, czy wykasowałabym tę datę 11 listopada, bo ona kojarzy się już wyłącznie faszystowsko, przemocowo i z płonącą Warszawą. Znaczy, to jest wypowiedź, którą nawet mi bardzo trudno komentować, jako właśnie tutaj występuję jako przedstawiciel Instytutu Józefa Piłsudskiego. Józef Piłsudski, ojciec polskiej niepodległości, jeden ze ojców polskiej niepodległości. 11 listopada, data święta dla Polaków. Święta i najważniejsza w sensie naszej tożsamości. I teraz z całym szacunkiem dla pani redaktor, która kojarzy się 11 listopada z faszyzmem, to jest po prostu kompletne pomieszanie pojęć. To panie doktorze, i teraz tak. Nie jest to głos, już nie chcę się pastwić nad samą Elizą Michalik, bo nie jest to głos odosobniony. Ona jest raczej, bym powiedział, odbiciem czegoś, co w kręgach takiej części radykalnej, czy radykalnie liberalnej, czy lewicowej formacji się pojawia gdzieś na jego antypodach. Gdzieś w okolicach krytyki politycznej. Pamiętam, jak w programie, w którym ja występowałem razem z Piotrem Szumlewiczem, on mówił również podobne rzeczy. Właśnie 11 listopada to jest zwycięstwo tej antysemickiej Polski i to przez to były tam później pogromy. No to jest taka kalka różnych lewicowych, takich, znaczy powiedzmy takich trochę postkomunistycznych, trochę takich wpisujących się niby to w takie nowo lewicowe narracje przekonań. Także wtedy przeszli ci faszyści, Piłsudski i Dmowski, razem tam mordowali wszystkie mniejszości. No to jest taka trochę ahistoryczna opowieść, ale istotna, ale ona mówi o czymś innym, że dla pewnej części Polaków, być może to jest, tak jak pan powiedział, bardzo duża mniejszość, ale to są bardzo często ludzie, którzy są w jakiś sposób liderami opinii, są tak zwaną elitą. Niepodległość jako taka nie jest super istotną wartością i cała ta tradycja niepodległościowa. Tam w dalszej wypowiedzi Eliza Michalik proponowała, żeby zastąpić to święto 15 października na rzecz obecnego uzyskania niepodległości. No, pan się śmieje, ale czy... Jak ci ludzie odnajdą się w koalicji, która nie do końca będzie to realizowała, a zapewne nawet w Sejmie są takie osoby. No przypominam występy niektóre pani Jachiry na przykład, która się wycofała chyba, bo ona też średnio kojarzyła, o co chodzi, ale też lubiła się na początku nabijać, tak? Z Akademii Okolicznościowych i tak dalej, z rozmaitego rodzaju sytuacji symbolicznych, łącznie z hołdami oddawanymi poległym. Znaczy to jest w ogóle... Tego typu wypowiedzi, one w ogóle są poza jakby historią, poza w ogóle podstawowymi informacjami i wiedzą historyczną. Muszę trzy zdania powiedzieć. Józef Piłsudski, przywódca Polskiej Partii Socjalistycznej,
no, jak najdalej o antysemityzm. Współpracował z jego wieloma współpracownikami, byli Polacy pochodzenia żydowskiego. W związku z tym on się tutaj bardzo dobrze z nimi dogadywał, nie ma żadnych problemów. Polska Partia Socjalistyczna, organizacja bojowa w programie Niepodległość. To był podstawowy element, znaczy hasło niepodległości właśnie dla PPS-u, tego przedwojennego, to była istota, to była tożsamość tego ugrupowania i to było ugrupowanie lewicowe, które szło z wielkimi programami społecznymi. Przypomnijmy, że dekretami naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, 8-godzinny dzień pracy, prawa wyborcze dla kobiet, jedne z pierwszej w Europie i tak dalej, i tak dalej. No w ogóle cały ruch całej emancypacji po 1918 roku został dokonany poprzez właśnie Józefa Piłsudskiego, tego lewicowca, prawda, z punktu widzenia, który oczywiście wysiadł, jak to się mówi, na tym przystanku Niepodległość, bo został przywódcą, został naczelnym wodzem i w związku z tym, ale zawsze wyszedł, trzeba o tym pamiętać, z tego nurtu o charakterze lewicowym. I w związku z tym, wracając bezpośrednio do pana redaktora pytania, uważam, że tego typu wypowiedzi, one będą miały charakter właśnie pewnej swoistej prowokacji, bo one będą jakby prowokować, natomiast myślę, że one będą przeciwskuteczne dla tej tworzącej się w tej chwili koalicji, bo ja myślę, że pani redaktor Michalik, oczywiście ona sympatyzuje z tą koalicją, no bo jeśli chce 15 października, żeby to było specjalne święto, no to rozumiem, że dla niej to jest, tak tworząca się koalicja, to jest bardzo duża wartość, ale tego typu wypowiedziami, jeszcze raz powtórzę, ona będzie prowokowała polityków już za chwilę, bo za chwilę politycy, czy PSL-u, czy ruchu Hołowni, czy nawet, prawda, Platformy Obywatelskiej, oni się do tego będą musieli odnieść i oni to skrytykują, bo to będzie krytyka. Ale... W związku z tym ona tego typu wypowiedzią, zamiast pomagać tej tworzącej się koalicji, moim zdaniem bardzo jej szkodzi. Ale ja pamiętam, myślę, że 15 lat temu żaden dziennikarz nie poważyłby się na coś takiego, a z drugiej strony przypominam sobie chociażby jedną z posłanek Platformy, która w poprzedniej kadencji Sejmu, w jeszcze poprzedniej, tłumaczyła, że Mieszko I to był taki brutalny handlarz niewolnikami. To nawet postać również kluczowa i równie istotna dla naszej niepodległości i funkcjonowania państwa, w ogóle kluczowa. Więc ja mam wrażenie, że to pole tych narracji takich, no tak naprawdę antypolskich narracji, że ono się poszerza. Tak, ono się poszerza, natomiast ja myślę, że ono będzie odnosiło zupełnie odwrotny skutek. To znaczy, ja rozumiem, że może w kategoriach takich, nazwijmy to, pewnego skandalu wypowiedzi ona się przebije. No bo to tego typu rzeczy się, oczywiście one się medialnie przebiło. Natomiast z punktu widzenia tworzącej się w tej chwili koalicji, pewnej tożsamości, którą ta koalicja będzie musiała wypracować, to tego typu wypowiedzi, one będą dezintegrowały to środowisko. W związku z tym ja myślę, że do pani redaktor nie zdziwił się bym, gdyby na przykład jacyś prominentni politycy z tworzącej się koalicji zadzwonili, oczywiście się do tego nie przyznają publicznie i powiedzą, że pani redaktor, trochę pani przesadziła, może troszeczkę spokoju, bo nam to po prostu szkodzi. Zakładamy, że pani nam chce pomóc, ale pani nam szkodzi. Myślę, że do pani redaktor przede wszystkim powinien zadzwonić zdrowy rozsądek, a także do wielu innych osób w naszym kraju, zresztą w różnych miejscach ulokowanych sporu politycznego. Ja chciałbym jeszcze, panie doktorze, na koniec, troszeczkę nawiązując, może wychodząc nawet od wypowiedzi pani redaktor, bo pani redaktor proponowała, żeby święto było 15 października. Ja przypominam sobie, że było już październikowe święto. Tak, rewolucji październikowej. Nie chodzi o moje imieniny 17 października, tylko chodzi o rewolucję październikową, obchodzono ją inaczej jak wszystko. A tak naprawdę to był przewrót bolszewicki w Rosji. Tak, 7 listopada i chciałem właśnie powiedzieć parę słów o książce, która jest, no właściwie zaczyna się od tego wydarzenia. To jest Rosja Antonego Biwora o rewolucji i wojnie domowej w Rosji. Jest to książka o tyle ciekawa, że Biwor całkowicie skupia się na tej stronie militarnej. I jak dla tych z państwa, którzy lubią naparzanki, kozaków, zasuwających z szablami i ginących na koniec pod bolszewicką nawałą, a także opis tak naprawdę, no de facto wojny światowej, bo rewolucja rosyjska, jeżeli spojrzymy na ten cały obraz, to jest właściwie większe zmaganie niż pierwsza wojna światowa, z podobną ilością ofiar i z większą ilością stron walczących. Natomiast słabością tej książki jest to, że jest bardzo niewiele o ideologii. Właściwie ja z tej książki się nie dowiedziałem, skąd i bolszewicy się wzięli, także dla miłośników wojskowości to jest książka idealna, dla miłośników
tego sporu ideowego, który się również toczył wtedy w Europie, dużo lepszą jest klasyczna praca Kucharzewskiego albo Pipesa, ale generalnie rzecz biorąc, Beaver w dobrej formie miłośnikom wojskowości gorąco polecam Antonego Beavera Rosję. Panu doktorowi bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. I jeszcze, drodzy Państwo, rozliczenia, matematyka podsumowania. Czy uda się Koalicji Obywatelskiej i generalnie rzecz biorąc opozycji, przyszłej władzy, odwołać prezydenta Dudę? Tak stwierdziło 41% z Państwa, nie stwierdziło 59% z Państwa. A ja serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam na jutro na godzinę 18 w imieniu Jacka Prusinowskiego, a także w kolejne dni na 18 godzinę, aż w końcu za ten dzień w poniedziałek ja znowu Państwa zaproszę o godzinie 18. Dziękuję serdecznie. Dobranoc. To koniec tej transmisji, ale nie koniec najwyższej jakości publicystyki i informacji. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco. Bądź z nami już jutro rano. Sedno sprawy, Ekspres Biedrzyckiej, raport i Wieczorny Ekspres. Dociekliwe pytania i ostre komentarze. Zawsze na żywo. Czekamy na Ciebie.